Cześć, jeżeli planujesz założyć stronę internetową, to znaczy zlecić komuś budowę strony internetowej, to w tym filmie podpowiem Ci, czego możesz się spodziewać po współpracy z wykonawcą strony i jak ten proces powinien przebiegać od momentu zlecenia do otrzymania gotowej strony internetowej. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniesz szukać wykonawcy strony internetowej, warto jest zastanowić się, jakie są Twoje oczekiwania. Jeżeli zupełnie nie masz na to czasu, nie chce Ci się, nie znasz się na tym, to spokojnie profesjonalny wykonawca zrobi ten etap za Ciebie i zaproponuje odpowiednie rozwiązania, bazując na swoim doświadczeniu i na tym, co sprzedajesz, jaki rodzaj działalności prowadzisz. A jak dowiedzieć się, czego właściwie oczekujesz? Warto poświęcić na przykład jedną godzinę i przejrzeć strony internetowe swojej konkurencji. Nie tylko tej najbliższej, ale też takiej w innych miastach czy nawet krajach. A może na przykład pamiętasz jakieś strony internetowe, które szczególnie Ci się spodobały i chciałbyś osiągnąć podobny efekt u Ciebie, niekoniecznie z Twojej branży. Warto wypisać sobie linki do takich stron, zapisać, co Ci się na tych stronach podobało. Z pewnością będą to precyzyjne i wartościowe wytyczne dla wykonawcy Twojej strony, które skrócą proces wyceny i realizacji zlecenia. Jeżeli już wiesz, czego oczekujesz, czas poszukać wykonawcy i zapytać o ofertę cenową. Podczas poszukiwań warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Są to m.in. portfolio, referencje, doświadczenie, orientacyjny zakres cenowy czy orientacyjny czas realizacji usługi, a także, co ważne, czas reakcji na przykład na maile, ponieważ niektóre firmy mają taki styl pracy, że wszystko zajmuje tydzień, a inne na przykład robią wszystko jeszcze tego samego dnia czy kolejnego dnia roboczego. Jak znaleźć wykonawcę? Metody są różne. Może to być poczta pantoflowa, polecenia, jakieś portale społecznościowe, portale ogłoszeniowe, wyszukiwarka Google. Jest tego sporo i wykonawców też jest sporo, dlatego warto poświęcić chwilę na to, aby wybrać odpowiedniego. Jeśli nie chcesz tracić czasu na szukanie rzetelnego wykonawcy, możesz zgłosić się do mnie. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. Możesz skorzystać z oferowanych przeze mnie pakietów stron internetowych lub mogę przygotować dla Ciebie wycenę indywidualną. Gdy już znajdziesz odpowiednią firmę i dogadacie się odnośnie ceny usługi, czas na formalności. Zwykle jest to podpisanie umowy, wpłata zaliczki i przesłanie materiałów do strony. Wykonawca strony będzie potrzebował takich materiałów jak na przykład logo, dostęp do serwera, linki do Twoich profilów w mediach społecznościowych, listę podstron w menu czy teksty lub zdjęcia na stronie. Część z tych rzeczy być może zlecisz razem ze stroną, to znaczy możesz nie posiadać logo czy serwera i wykonawca strony może dla Ciebie to dostarczyć. No i w takich sytuacjach autor strony zrobi to za Ciebie. Gdy mamy załatwione formalności, pierwszym etapem pracy nad stroną jest wykonanie tak zwanego prototypu, czy inaczej szkicu. Jest to rysunek, czy odręczny na kartce, czy w formie takiego uproszczonego szkicu komputerowego, na którym zaznaczone są najważniejsze elementy strony. Ustalamy tutaj, gdzie na przykład znajdzie się logo, gdzie będzie menu, linki do mediów społecznościowych, dane kontaktowe, jakiś slider, zdjęcia, teksty na bloga, czy jakiś opis o firmie, jakieś ikony do kontaktu i tego typu rzeczy. Robimy po prostu taką makietę, jak mniej więcej ta strona będzie wyglądać, jak będzie wyglądał nagłówek, główna treść, a także stopka. I jest to konieczne, może to być trudne do wyobrażenia sobie przez klienta, ale jest to dosyć istotne, aby na tym etapie ustalić taką ogólną architekturę strony internetowej właśnie w postaci prototypu. Gdy wspólnie z wykonawcą strony ustalicie finalną wersję szkicu, nadszedł czas na przygotowanie projektu graficznego. Jest to pełna wizualizacja wyglądu strony wraz z kolorami, zdjęciami, tekstami, które mogą już być finalne lub na razie robocze, czcionkami i tak dalej. W zależności od indywidualnych ustaleń taki projekt może dotyczyć tylko strony głównej,
strony głównej i powtarzalnego szablonu podstrony lub na przykład wszystkich podstron, jeżeli mają one różne układy. Na etapie projektu może się zdarzyć, że pewne ustalenia z prototypu będzie trzeba zmienić. Czasem zdarza się tak, że coś dobrze wygląda na szkicu, ale po dodaniu już zdjęć, tekstów i kolorów niespecjalnie jest to atrakcyjne wizualnie. I teraz na tym etapie wystarczy już zmienić tylko wybrany fragment tego projektu, a nie trzeba robić całego projektu od nowa, co skraca czas, zmniejsza koszty realizacji strony, więc dlatego tak istotne jest to, aby na początku przynajmniej ogólny prototyp strony internetowej wykonać. Gdy zostanie ustalona finalna wersja projektu, nadszedł czas na przygotowanie frontu strony. W efekcie tego etapu projekt zostanie przerobiony na działającą, być może jeszcze bez finalnych tekstów i zdjęć, stronę internetową, gotową do przetestowania pod przeglądarką, to znaczy będzie można wpisać jej adres w przeglądarce, czy to już oficjalny, czy jeszcze jakiś roboczy, i zobaczyć, jak ta strona zachowuje się właśnie na komputerze czy na urządzeniach mobilnych i zgłosić ewentualne uwagi do jej wyglądu i działania. Gdy mamy już zaprogramowany front strony, czyli ten poprzedni etap jest zaakceptowany, przechodzimy do wdrożenia systemu CMS, czyli panelu administracyjnego, dzięki któremu będziesz mógł zarządzać swoją stroną, zmieniać na niej teksty, zdjęcia czy wprowadzać nowe wpisy. Na moim kanale jest kilka filmów na temat tego, jak wybrać CMS. Jeżeli chcesz zasięgnąć trochę wiedzy na ten temat, to w karcie tutaj w rogu ekranu pojawią się propozycje filmów. Natomiast jeśli nie masz czasu, a chcesz wybrać dobry system CMS do swojej strony, polecam skorzystać z WordPressa. Jest to jeden z najpopularniejszych systemów na świecie, bardzo podatny na pozycjonowanie, prosty w obsłudze, podatny na rozbudowę, przebudowę z możliwością wykonywania rozmaitych modyfikacji, projektowania indywidualnych szablonów, elementów itd. Więc jeżeli nie wiesz, co wybrać, wybierz WordPressa. Gdy system CMS zostaje wdrożony, to w zasadzie jest to już ostatni etap pracy nad stroną. Pozostaje teraz wrzucić finalne, docelowe teksty i zdjęcia, jeżeli nie było to zrobione wcześniej, oraz przerzucić stronę na oficjalny adres, jeżeli też nie było to zrobione wcześniej, lub ewentualnie wyłączyć przerwę techniczną, jeżeli w takim trybie była budowana strona. Po uzupełnieniu strony, jej instalacji i publikacji powinieneś otrzymać od wykonawcy strony trzy istotne rzeczy. Pierwsza rzecz to są dane dostępowe do panelu administracyjnego oraz ewentualnie do serwera FTP. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie jeszcze dane warto mieć, obejrzyj inny film na moim kanale, do którego link znajdziesz w karcie. Druga rzecz, którą powinieneś otrzymać, to jest szkolenie z obsługi systemu, ponieważ nic ci nie da system panel administracyjny, system CMS, jeżeli nie będzie wiedział, jak z niego korzystać. No i trzecia rzecz to jest faktura za wykonaną usługę. To jest ostatni etap pracy nad stroną internetową, ale pierwszy etap do promocji twojej firmy w internecie, do pozyskiwania klientów. Jednak, aby nie odbiegać za bardzo od tematu tego filmu, w tym momencie chciałbym zakończyć opis procesu budowy strony internetowej, a w jednym z kolejnych filmów na kanale omówię takie podstawowe, skuteczne metody pozyskiwania pierwszych klientów na stronę, więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli planujesz założyć stronę lub sklep internetowy, a nie wiesz, z czyich usług skorzystać, to zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą na stronie www.arturkosiński.pl. Znajdziesz tam portfolio, referencje, cenniki, różne opisy, jak przebiega realizacja usługi, odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów. Moja firma realizuje strony i sklepy od kilku lat i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc, więc zapraszam do kontaktu. Jeżeli treść tego filmu była dla Ciebie przydatna, dowiedziałeś się czegoś ciekawego, to daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz pytania na ten temat, zadaj je w komentarzu. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, to zapisz się na newsletter na mojej stronie i zasubskrybuj kanał na YouTubie. Każda osoba, która zapisze się na newsletter na moment publikacji tego filmu, otrzymuje darmowy e-book 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet i od tego e-booka warto zacząć promocję swojej strony czy swojej firmy w internecie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.